Historia z tego świata. Czy tego chcecie, czy nie chcecie? Takie historie jak ta są na świecie. Kiedy ludzie tak siebie kochają, że o innych zapominają. Na chodniku człowiek leży, że już umarł, nikt nie wierzy. Ale Pius, mruczy paniusia, taka, co ją już nic nie wzrusza. Druga kobieta trupa omija. Na takich panie to trzeba kija. Taki niech nie przeszkadza nikomu. Niech sobie umiera w domu. Ludzie bardzo się zmienili. Na empatię już nikt nie ma siły. Wszystko już się pozmieniało. A na chodniku leży ciało. Martwy człowiek bez pomocy to symbol naszych czasów. Jak zatruta odra, trucizna z kominów i pustka z powycinanych lasów. Człowiek na chodniku leży. Gdyby ktoś mu pomógł, to by pewnie przeżył. Ale wszyscy gdzieś gonią, czasu nie mają, pędzą, łapią okazję, by uciec przed nędzą. Ludzie tu przechodzą, wciąż się kręcą, wchodzą do sklepów, choć ceny teraz nie nęcą. Szurają butami, słychać koreczki, a między ludzka aura się psuje. Nikt się nad zmarłym nie pochylił, ani nie interesuje. A człowiek leży cichutko, oczy zwrócone ku chmurom. Jego dusza już leci ku anielskim chórom. A człowiek leży spokojnie, oczy wpatrzone w chmury. Wszędzie widzi tyle istot, tam anioły, tu gbury. Idzie uczeń, dżonta pali. Głowę odwraca, chyba głupa wali. Chłopiec zwinnie trupa przeskoczył, nie patrząc nawet mężczyźnie w oczy. Serce mu się jednak ścisnęło. Żal mu było człowieka, ale nie pomógł. Ucieka. Uliczka ciemna, ciasna, środek miasta. Ludzi przechodzi tu bez liku. Słychać głosy. Ktoś umarł? O co znowu tyle krzyku? Nic takiego się przecież nie stało. Niech ktoś przyjdzie zabrać ciało. Niech ktoś zadzwoni i go zabierze. Niech nie leży tu jak zwierzę. Nawet staruszka z różańcem w ręku, co się spieszy do kościoła, nie przystaje, nie pomaga, bo proboszcz już ją woła. Już się dzwony rozdzwoniły, babcia biegnie, choć nie ma siły. Przystanęła. Ktoś tu leży, ale czasu przecież nie ma. Do kościoła znowu bierze. A w kościółku mały Jezusek w żłobie leży, ubogi, i przygraża babci palcem. Nie pomogłaś człowiekowi. Babcia gęsto się tłumaczy, dziecię pewnie to wybaczy, ale grozi palcem małym i boleje nad narodem całym. Co się z tobą, Polsko, porobiło? Kiedyś tu zaglądać było mi tak miło. Kto cię tak stoczył, że ludzie umierają bez pomocy? Policja złodziei nie goni, tylko setka ich kurdupla chroni. Lekarze nie leczą ludzi, bo za 10 000 nikt się tym nie trudzi. A Hipokratesa przysięga do serc ich tak wysoko nie sięga. Nikt z rządu niczego nie wie i nie umie. Mowy naszej polskiej wcale nie rozumie. Okradają was i oszukują, zdradzają i konfabulują. Ja wszystko to widzę, czekam na zmiany. Obudź się wreszcie, narodzie kochany.
Obudź się wreszcie, narodzie kochany! Wstawiły się za wami do mnie duszyczki zapomniane. Duszyczki zapomniane, co umierały samotne, w czarne worki pochowane. Ilu was jeszcze umrze bez lekarza pomocy? Dałem wam rozum, przejrzyjcie na oczy, miejcie to na względzie. Kto odbuduje kraj kochany, kiedy was nie będzie? Jezusek zasnął. Babcia słuchała, słuchała i nic nie zrozumiała. Nie może wiedzieć, że człowiek, który zmarł przy markecie, wybaczył jej przecie. Może by i zrozumiała, gdyby Rydzyka nie słuchała. Wiele innych osób słucha i ona słucha, więc na prośby Jezusa jest głucha. To jest sygnał dla nas, ludzi, aby wreszcie się obudzić. Nie ma równości ani sprawiedliwości. Rządzący są więksi, a my mniejsi. Dlaczego? Jak z książki Orwella są równi i równiejsi. To my dajemy na to zgodę. A teraz większość pluje sobie w brodę. Jolanta Cecylia Katafonia.